Witam was z tej strony Jazzgot, a oto Injustice Gods Among Us. To jest wersja na komputer. Nagrałem parę meczy online z graczami żywymi, rzecz jasna. I to jest pierwszy Bane kontra Cyborg. Zagramy na rezydencji Wayne'a, bo już znam wynik losowania. Nauczyłem się nagrać Bane'em nareszcie. I tak mój oponent nie będzie tak bardzo wzięty w posługiwaniu się cyborgiem. Zresztą ma 11 poziom, więc nawet nie wygrał kampanii. Oh, come on. Te walki nie są jakieś takie pasjonujące strasznie. Dwie z tych, które nagrałem, są dość kiepskie, ponieważ po raz pierwszy, od dawna nie grałem z tymi postaciami, a po prostu się z kolesiem chcieliśmy spróbować postaciami, którymi nie graliśmy. Okej, Bane się zdenerwował i begin. Zaczęliśmy ciężko, odbiliśmy go od fontany. Te zacinanie się, to nie jest problem Frapsa ani filmu czy cokolwiek, to jest problem, czasami lagi tak występują. I niestety przeszkadzają strasznie w grze. Jak teraz, właśnie kolesia podbiłem i no właśnie, w tym momencie była klatka. Tutaj nie wiem, czemu go przeskoczyłem, szczerze mówiąc. A nie, chciałem użyć samochodu, który właśnie, boom. I po panu. Jak widzicie, Cyborg jakby nie bardzo wiedział, co robi. Nie znał Bane'a, albo nie zna Bane'a. Nie, on wygląda jakby w ogóle tego. Dopiero próbował grać tym. Cyborgiem. A ja nie jestem już, nie jestem taki ten nowy w grze Bane'em, jak dobrze wiecie, a może i nie wiecie. No i po kolesiu. I dziab. I to był pierwszy mecz. Jazzgot wygrywa. Piękny napis. Niestety niewiele osób gra online w Injustice, niestety. No przełączaj się, przełączaj się. Ciap. Okej. Okay. Teraz z kim będę grać? A! Znów Bane'em koleś będzie grać Deathstroke'iem? Nie, Skorpionem. Nagrałem tego, właśnie tego. Chciałem pokazać wam przez nagranie tego momentu, że ludzie są tak czasem niesamowicie nieracjonalni, że grając chcą mieć wszystko pod siebie. Wybrałem nie tą mapę, a on się wyłączył. Niesamowicie głupie. Teraz będziemy grać Bane kontra Deathstroke. I tutaj też mi się wydaje, że koleś Deathstroke... A, Snow! Pan Snow, z panem Snow będę grać większość czasu. Ten mecz będzie w moim wykonaniu bardzo dobry, ponieważ znów gram Bane'em, swoją postacią, którą trenowałem dużo. Ale on gra Deathstroke'iem, który najwyraźniej nie podchodził mu. Ponieważ najprawdopodobniej grał nim po raz pierwszy, drugi, trzeci być może. Bez treningu. To widać podczas gry. No i gramy innym strojem, rzecz jasna, jak widać, begin. Widzicie, bo on używa ciosów, których... Boom! Już małe obrażenia zadaję mu, bo nie mam tego, nie mam jadu. Bardzo podobną postacią jest do Bane'a... Yeah! Łamiemy Deathstroke'a. Bardzo podobną postacią moim zdaniem jest do Bane'a Lobo, z tym, że jest bardziej mobilny. Jak widzicie, on używa Deathstroke'iem wyłącznie umiejętności. Nie za bardzo zaznajomił się, tak się zdaje, z jego... O, tu znowu ten, nie zsynchronizowałem, nie wiem czemu.
nie za bardzo wie. A, tutaj się wygłupię. Nie za bardzo wie, jakiego kombosa wykonywać. Albo po prostu ich nie zna, tak? Tu się wygłupię, bo odbierze mi dużo obrażeń, zada mi dużo obrażeń, ponieważ będę się wygłupiać. Teraz czekam, żeby mi się odnowił tego, bo jak mi się skończy Venom, czyli jad, to więcej obrażeń mi zadają. Ale teraz chciałem go wyrzucić, albo złapać, albo wyrzucić na tego, przez mapę. I się wygłupię, bo się bawiłem i dużo oberwę. No jak widzicie, no nie było to miłe. Wykorzystam tradycyjnie i tutaj nie skończę niestety. To by go dorwało. I dziap! Ten chwyt w powietrzu to moje ulubiony ten cios. No może jeszcze ten chwyt i łamanie kręgosłupa. You know nothing of strength. No i teraz zagramy znów z panem Snowem. Zagramy, zdaje się... Kim on grał? A, on będzie grać flashem, ja będę grać zieloną strzałą. Chciałem być zieloną latarnią. I za późno włączyłem nagrywanie i zaczniemy od razu od ładowania. Znaczy wcześniej był wybór mapy, a wybór mapy nie jest taki ważny tak naprawdę. I tu będzie trochę gorszy już poziom mojej gry, ponieważ grałem... Ćwiczyłem kiedyś gry na ROM, ale to było kiedy jeszcze grałem na PlayStation. Zaraz też nie jest złą postacią. Jump! Na razie będzie mi tłuc nieźle. Żadnej finezji w tej grze nie ma, po prostu żeby się natłuc. Widzicie? Teraz próbowałem zobaczyć, przypomnieć sobie jak tego umiejętności. A to nie jest dobry pomysł na walce w online. To pamiętałem akurat. A i to myślałem, że go wykończę, ale jednak nie. Będę chciał go odbić od Doomsdaya, ale nie udało się. O i znowu ścina, jak widzicie. Niestety zdarza się tak. Ale nie raz mi się tylko przydarzyło, żeby miał okropne lagi, w sensie, że czuć, że próbuje kierować swoją postacią, a ona ma takie opóźnienie straszne. Tutaj bardzo ładnie wykonał tego pięciohitowe combo i mnie wykończył jeden pasek. Tutaj mu siedmiohitowe, a o, widzicie, jest spowolnienie takie? Tylko raz miałem coś takiego, że cały mecz miałem takie coś. Tutaj bardzo defensywnie podchodzi, dobrze. I znów chciałem go odbić od Doomsdaya. Bardzo krótkie ma te nóżki. Bardzo pasywna gra. A to nie jest rankingowa, to jest tego, do tego, bo teraz trudno znaleźć naprawdę kogoś... A tutaj tutaj dziwnie zrobię, bo... strasznie daleko uderzył tą strzałą, nie mam pojęcia czemu. Chciałem go przerzucić właśnie też znów przez całą mapę, ale... BUM! Lekkim, dolnym ciosem. Przyzwyczajenie jest Tekena, że jak koleś ma mało życia, to kucnij kopnij zawsze, kucnij kopnij. I kolejna wygrana. Następna wygrana będzie... wygrana. No wygrana, tak, wygram, ale... to będzie kiepska, strasznie gra w moim wykonaniu. Kiedyś naprawdę świetnie tłukłem tym zieloną latarnią, a teraz, jak zobaczycie, kompletnie zapomniałem nim wszystko, nawet jak wykonywać nim umiejętności. Masakra, po prostu wstyd mi było strasznie za siebie, że wygrałem w ogóle, bo nie powinienem, bo on wykonał o wiele lepiej. Moim zdaniem ten mecz, że był... O, patrzcie na to, no przecież masakra, no. Ale i tak wyślę, ponieważ... no, nie wychodzi czasami, no. Raz grałem z kolesiem, który naprawdę świetnie umiał walczyć, ale umiał wykonywać tam z 10-hitowe combo i tylko to wykonywał. To było głupie, dlatego tego wam nie wysłałem, ponieważ ciągle robił to samo. Ja rozumiem, jesteś świetny koleś, umiesz wykonywać 10-hitowe combo. Szacunek, okej. Ale jeżeli robisz to ciągle to samo, no to jest masakra, no. To nie jest turniej, no. Daj spokój. Chcę się pobawić, pograć, no. Nie dostaniesz nagrody, tak? No.
Tutaj też wykonałem świetną kombinację, podbiłem go, a mogłem mu wykonać aperkat i go załatwić. Ale nie, wolę rzucać w niego dronami. Próbuję sobie przypomnieć, jaki jest atak miniganem. No ale na moją niekorzyść to wyszło. I zaraz znów rzucę dronem. Dziab! To jest masakra. On teraz wykona, zdaje się, X-Ray, tak? Nie wiem, Ultimate, tak się nazywa. Ja też głupi jestem, bo ja nie wiedziałem, jak wygląda. Znaczy, jak on wykonuje, bo pierwszy raz grałem z tym, Manhunterem, Marsjaninem, o. Manhunterem. Myślałem, że szybciej uderzę, jednak nie udało mi się. Aż dziwne, że nie użyłem tego drona. I znów. Teraz z tego, będę chciał użyć minigana, ale jeszcze przypomnę jak. On mnie walnie i użyje chwytu. Dziab. I po kolesiu. To była kiepska walka, ale no... I tak mu pokazałem. Once a Green Lantern, always a Green Lantern. To będzie chyba... A nie, przedostatni. Nadal chyba z panem Snowem gramy. Tylko nie pamiętam kim. Zaraz. A, bo nie było wyboru postaci. Przecież najpierw wybór postaci, a potem mapy. Fakt. A, będę grać teraz Lobo. I dostanę w dupę. On będzie grać Green Arrowem, zdaje się, tak jest. I to kostiumem serialowego Arrowa. Ja dopiero po tej walce zacząłem czuć Lobo i naprawdę jest świetną postacią. Zawsze w bijatykach nowa postać jest trochę zbyt silna co do poprzednich. Tak samo walczyłem z Batgirl i naprawdę mocna postać, jeżeli się nie umie grać. Znaczy tak można powiedzieć o każdej postaci, ale Batgirl ma taki dziwny cios, który pojawienie się od góry, uderzenie przeciwnika i można go związać i znaczy zestunować, tak? Nieprzyjemna rzecz. Gdzie koleś po prostu mnie niszczy, jak na razie. Bo ja nie bardzo, ja to przyznam się, to była moja pierwsza próba kiedykolwiek grą Lobo. Nie znałem jego ciosów. Tu mógł mnie ładnie rozwalić koleś. Ciągle próbuję walnąć tym shotgunem, bo mi się podoba ten cios. W ogóle nie używałem tego, mocy specjalnej, czyli naładowanych pocisków shotguna. Chciałem go złapać, bo używam tego, używam ciosów, jak zobaczcie, z Bane'a, no. Dół, tył i X, Xboxowo albo kwadrat PlayStationowo. To jest właśnie chwyt. Tu koleś czeka, chce mnie wykończyć, nie dziwię się. A! No nie, widzicie? To chciałem po prostu, bardzo ten. Bardzo mobilna postać ten Lobo jest. Bardzo szybko się przemieszcza po mapie. I tutaj koleś moim zdaniem świetnie zrobił, bardzo fajnie, aż zaklastałem sobie, pomyślałem, wow, fajnie to zrobił. Trzeba docenić po prostu przeciwnika, jeżeli ładnie gra. Jeżeli się stara, nie? Tak samo jak grałem z kolesiem, który, mówię, wykonał mi 10-kilowy combo, pomyślałem sobie, wow, zajebiście, super to zrobiłeś, koleś, ale jak mi zrobił to już trzeci raz, to już było trochę głupie. Say cheese. W ogóle mogłem wykonać w tym momencie, głupi jestem, mogłem wykonać brany Ultimate'a. Nie wiem jak to nazwać w tej grze, kurde, X-Ray zawsze był Mortal Kombat. O, to fajny zresztą, właśnie Bane'owaty. I koleś mi teraz wykończy. Jump i uwaga. A, uderzył. Ładna walka w wykonaniu Green Arrowa. Nie podoba mi się postać tego Green Arrowa. Green Arrow zawsze był takim, właśnie to Michael Lavander powiedział, taki jajcarzem, takim żartownisiem, tak? A zrobili w tym serialu tego Green Arrowa takiego poważnego, takiego Bruce'a Wayne'a. Nie wiem. Dziwne. Ale fajnego aktora wybrali do Deathstroke'a, tego co grał w Spartakusie, Krixosa. Fajnie. Krixusa chyba będą mieć, Krixos? Nie pamiętam konkretnie, nie. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem. A na pewno to zrobiłem. I ostatni mecz, będę grać... Kim ja będę grać? A, będę grać Skorpionem, a pan Snow będzie grać znów Deathstroke'em. Tak mi się wydaje, że to on był wtedy Deathstroke'em.
i możecie to powiedzieć, że wow, jak ty dobrze grasz Skorpionem. Nieprawda, nie gram nim dobrze, po prostu pamiętam. O, tu jest bardzo podobny system walki Skorpionem jak w Mortal Kombat. Mortal Kombat gram dobrze, tutaj nim gram kiepsko niestety. Lepiej niż pan Deathstroke. Niż pan Snow Deathstroke'iem, znaczy się. Ponieważ jak widzieliście, no... Będę chciał go... A, dobrze to robi. Tylko czasem będzie nadużywać tego. Zdecydowanie, jeżeli mam porównać Injustice Gods Among Us do tego, do Mortal Kombat, to Mortal Kombat wygrywa w każdej dziedzinie. Jest płynniejsza, o wiele szybsza walka. Jest bardziej intensywnie. Grafika jest ładniejsza, co jest dziwne. I X-Ray jest wykonywany również płynnie, bez tego Street Fighterowego pokazywania uwaga, zaraz cię uderzę. To jest bardzo fajne, ale nie znaczy to, że Injustice nie jest fajną, przyjemną grą. Szczególnie, że niedawno był, co o czym was nie poinformowałem, niestety, przepraszam was, była niesamowicie wielka zniżka, 75% i kosztował około 20 zł, dlatego zakupiłem sobie tę grę na peceta. No i miałem nadzieję, że będzie dużo ludzi grać w online. Na pewno gra o wiele więcej ludzi online na komputerze niż na PC-tach, niż na PlayStation 3. Ale jednakowo mało, no. No, to już będzie zaraz koniec. Tutaj mnie, o, znów był niestety lag. Niestety, przykro mi. Moja kochana spear. Jump, jump, jump! I torwie mnie swoim X-rayem, że tak się wyrażę. Znów nie wiem, jak tutaj nazwać. Naprawdę nie wiem. Nie! Deathstroke ma fajny, wymyślony, bardzo fajny. On będzie nas teraz rozstrzeliwać, a my go ogniem wykończymy. Okej, kochani. To był Injustice, Gods Among Us, parę online meczów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nagram na pewno dla was jeszcze więcej. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko.